Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm... Cześć wszystkim, SuperGo, witam wszystkie hodowczynie i hodowców. Jesteśmy w oddziale Rabka, okręg Nowy Sącz. Jesteśmy u mistrza dalekich lotów okręgu Nowy Sącz. Jesteśmy w związku tutaj z aukcją gołębi potrzebnych, które będziemy tutaj przygotowywać. Grzegorz przygotował tutaj dla nas wyjątkowe gołębie. Część gołębi będzie przelotowanych, będzie najlepszy lotnik oddziału. Będą też fajne gołębie z rozpłodu, też będziemy mieli perełkę. Tutaj Grzegorz ma w rękach tą samiczkę, ale o tym za chwilę. Na początku byśmy rozpoczęli może od przedstawienia wyników. Powiem tylko tyle tak, że Grzegorz wrócił z Norwegii, lotuje teraz wspólnie wraz ze swoją małżonką Weroniką. Od tego całe czasu... życie za żoną lotowałem. Wcześniej, no, przyznaj się, że wcześniej żona lotowała, ty tylko podpowiadałeś, a teraz wspólnie lotujecie. Od tego czasu bardzo fajne wyniki. W tym roku kapitalny sezon na gołębie, czy dorosły, czy młode. Na młode nigdy, tak jak wcześniej wspominałeś, tak ci dobrze nie szło jak teraz. Albo konkurencję słabo. Konkurencję masz tutaj piekielnie mocno, ale udało ci się i w oddziale wygrać, i też w okręgu fajne wyniki, i na młode wygrać. Ale to może sam opowiesz, jak to przebiegał ten sezon w tym roku u ciebie, jak to wyglądało. Witam wszystkie hodowczynie, wszystkich hodowców. Nazywam się Grzegorz Żołak. Lotuję w oddziale Rabka 0235, okręg Nowy Sącz. Sławek chciał nagrać filmik, żeby... Nie. Byliśmy tutaj u Grzegorza chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, tak? Też no, tak. Już były pierwsze sukcesy, ale to wtedy tam jeszcze był jakiś dużek, ale ten, pracowałeś jeszcze w Norwegii, no, tak? To już dawno było. Mhm. Chcieliśmy wystawić kilka naprawdę super gołąbków. 5 gołębi będzie przelotowanych. Najgorszy z nich był u mnie 10. gołębiem na młode. Wszystkie z kompletami. Najlepszego lotnika oddziału. Jak już komuś chcę zaoferować, to naprawdę po najlepszych gołębiach. Żeby się to ktoś też ucieszył i był zadowolony. 5 gołębi młodych będzie późnych, po najlepszych gołębiach, jakie miałem w tym sezonie. Tylko że po jednej samicy w ogóle nie udało mi się ładować, bo samiec nie poczuł, no, czysta miała jajka. Kilka tam gołębi będzie z rozpłodu i tyle. To będzie 5. Będzie 15 albo 16. Mm-hmm. Koło 15 gołąbków będzie. Koło 15. Dobra, to teraz porozmawiajmy o wynikach. Powiedz, jak ten sezon u ciebie przebiegał tutaj. Ile gołębi miałeś starych na spisie? I jak to wyglądało? Sezon przebiegał, zapowiadał się nieciekawie, bo mi trochę gołębie na początku sezonu przychorowały, ale dzięki Bogu wszystko się udało wyprostować. Zaczynaliśmy gołębiami około ponad chyba 70 kilka gołąbków, w tym 28 rocznych samczyków, a reszta było same samice. Starych samic mieliśmy chyba około 20, reszta wszystko roczne było. Na młode zaczynaliśmy na spisie 90, skończyliśmy tam około 70, ponad 70 zostało. I też dlatego po młodych starałem się wybrać praktycznie same samce, bo no, 3/4 jest samców i po prostu za dużo ich jest i chcieliśmy troszkę zredukować samce. Czyli tutaj na aukcji będziemy mieli większość samców, jeśli chodzi o te gołębie przylotowane. A jak wyniki, jeśli chodzi o oddział, okręg, jeśli chodzi o gołębie dorosłe? O gołębie dorosłe na GMP zrobiliśmy 38 przodownik polski. I na młode setny przodownik. Setka jest. W setce, tak. No, w setce mi się mówi. Ale 40 tysięcy ponad hodowców. No nie wiem ile, ale setny przodownik, co było chyba zaskoczeniem też dla nas. Kolega z oddziału tam był lepszy. Gratulacje. W okręgu, no moim takim największym sukcesem się wydaje, czy moim żony, był mistrz w lotach gołębi długodystansowych, 3 500 i 3 maratony. Czyli z 6 lotów tych najdalszych, tak? Tak, tak.
oprócz Brukseli i tych długich lotów, ale 500-ki i maratony to takie nie sprinty, tylko takie dłuższe loty. Mieszkasz już teren górzysty, tak? Tutaj już ciężkie warunki, także gołębi miały co pracować, żeby wynik ten wylatać. Oddział dosyć mocny, znaczy dosyć bardzo mocny, dużo fajnych hodowców. W sekcji jest nas około 50 czy nawet ponad 50 hodowców. Mamy taki nowy punkt wkładań. No każdy z sekcji się tam przyczynił i finansowo, i fizycznie, a zwłaszcza no, kolega Krzysiek Malec, jemu się należą podziękowania. Jeśli chodzi o wyniki, to w oddziale to też na gołębi dorosłe bardzo fajnie. Biorę z przodu. Biorę z przodu to znaczy jak dokładnie? No tam na listach jest. No na stare wygraliśmy, na młode, na stare pierwszy, chyba trzeci, tam kolejne lotniki. Mm-hmm. No i na młode też mieliśmy chyba 5 w dziesiątce lotników, pierwszy, trzeci, no i tam dalej. Czyli to w oddziale bardzo fajne wyniki, też te gołębie powtarzały, dużo konkursów tak. robiły. I chciałem też podziękować koledze, mamy najlepszego lotnika oddziału 14x14 od kolegi Pieszary Andrzeja. Oryginał. Oryginał, tak. Jak coś się pokazuje, trzeba chwalić, a nie narzekać. Generalnie ty lotujesz w większości samiczki, teraz w tym roku tylko z powrotem wróciłeś jakby do lotowania samcami, tak? Trochę miałeś tych rocznych. Tak, wróciłem do samców, bo samice są, jest wygoda, mało roboty. Może i lepiej latają, ale no samce to jednak koło domu, to musi być oblot, nie tylko żeby był wynik, ale trzeba mieć też trochę przyjemności, głównie żeby była przyjemność, a nie tylko wynik, ale wracamy do samców, tak żeby lecieć tak samo z samcami, mamy 18, będzie chyba dwuletnik teraz samców. Ale na klasyka będziesz leciał? Nie czy wiem, nie? Czy zdradzi, czy nie. Klasyka. Robi jednak lepszą robotę niż Total. No więcej trzeba mieć gołębi, więc wszystkiego. Dobra, Grzesiu, dożyjemy, nie? A te samiczki lecą też na klasyka, czy? Też, to jest klasyka. No dlatego myśmy nie mieli 2 lata temu w ogóle żadnego samca na spisie, tylko same samice. No i wszystkie samce zostały do obsługi. No. Wielką ilością, 70 gołębi, no taki średni stan tych gołębi można wylatać. No to też tutaj podziękowania dla żony, bo żona... Zwłaszcza dla żony. Bo to nie jest tylko jest nazwisko, imię wpisane do... Nie, żona naprawdę dużo pomaga i no, jej największe się najbardziej należą podziękowania żonie Weronice. Jak widzicie, najlepiej to wszystko wspólnie robić. Jeszcze chciałem podziękować kilku, tym jednym Andrzej był już, kolega Andrzej Struś, a zwłaszcza jeszcze takiego Andrzeja Kurciusa z Pszczyny. Super hodowca. No, godziny na telefonie w sezonie. Duże masz kontakty też z hodowcami w całej Polsce i to też wymiana i doświadczeń i też... I chemii, tak. No tak wszyscy zawsze mówią, jak jest wynik, to musi być chemia, tak? Musi być. No, nie, rozmawialiśmy tam wcześniej, ty Grzesiu też mówiłeś, że troszkę inaczej spojrzałeś teraz na suplementację tych gołębi, że... Im mniej, tym lepiej, nie? Tak, jak rozmawialiśmy, że nie przesadzajmy z tą suplementacją, bo to czasami idzie w drugą stronę. Dobra karma, dobre gołębie, ale trochę pracy. Muszą dostać środki zapobiegawcze, to mi nie powiem, bo jak ktoś powie, że leci tylko na ziołach, to albo leci w tak słabym oddziele, albo jest... To już wspominałeś, że miałeś na początku sezonu jakiś tam kłopot zdrowotny, ale szybko to wyprowadziłeś, wiadomo, jakiś tam antybiotyk poszedł i... Musi być. Nie da się lotować moim zdaniem bez środków. A w trakcie sezonu też tam podajesz jakieś antybiotyki, czy raczej nie? Raczej tak. Jak jest potrzeba, to powiem. Jak jest potrzeba, raczej tak, żeby lepiej zapobiegać niż leczyć. Dobra, tutaj mamy w rękach... Tu jest właśnie taka córka perełkę. Naszego starego kukułki. Znaczy starego, on już poszedł, został podarowany na aukcję charytatywną. Nie ma go u nas, ale mamy dwóch braci pełnych na gołębniku i jeszcze kilku synów po tym samcu. Także super samica. Myślę, że ktoś będzie zadowolony. Tym bardziej, że ktoś większości gołębi... pytał o właśnie z tego gołębia. Ja tylko też powiem, że w większości gołębi w krwi płynie właśnie ten ta gdzieś krew. 80% gołębi u nas na gołębniku ma właśnie krew tego starego kukułki. Czy to wnuki, prawnuki, ale naprawdę jest dużo, dużo gołębi. To nie, że lotują
tylko u nas, bo i u kolegów gdzieś tam się pokazują też. No. W centralnej Polsce, z tego co wiem, był najlepszy lotnik na oddziału na młode właśnie też z tej linii. Także nie tylko tutaj u was w tych ciężkich warunkach, ale też i tam, na, gdzie jest płasko. No tam też mówią, że mają jeszcze ciężej. Także no nie, bo jest płasko, to mają to ciężej, także tak, ale... Ale też potrafią te gołębie czołowo siadać i zdobywać te pierwsze konkursy. U ciebie też właśnie z tej linii dużo masz fajnych pierwszych konkursów, bo z 500 ci się zdarzały, że tak, siadały tak, pierwsze. I z maratonu mieliśmy właśnie, z ostatniego lotu siadła wnuczka właśnie z dwóch stron do tego starego. Siadła samica, która jest właśnie... Ciężki maraton mieliście, nie? U was to jest, jak lało wtedy, Andrzej Struś będzie wiedział, bo był cały mokry. No nie tylko on, bo cały oddział taki miał loty, no ale... I wtedy też siadały te gołębie, nie? No... W szoku bym byli, że w ogóle coś przyszło u nas na takim mgle, w takiej pogodzie. I z 10 seryjnych, bo wkładaliśmy więcej, ale 10 seryjnych wytypowanych zrobiliśmy 9 konkursów. Także myślę, że dobry wynik. Patrzmy jeszcze na tą samicę, jest bardzo fajna naprawdę. To jest taka perełka, która będzie na aukcji. Rzekłbym nawet, że to jest jeden z unikatowych gołębi, tak? Bo taki no już gołębi z tych linii, tym bardziej ze starych Stenbergów mamy tylko jeszcze jednego. Udało nam się właśnie tutaj Grzegorza namówić, żeby dała jednego fajnego gołąbka takiego. Znaczy wszystkie są super, ale ten jest naprawdę, to jest taka perełeczka, będzie na tej aukcji. Serdecznie tutaj zachęcamy do licytacji. No co, tobie i Weronice życzymy sukcesów w 2023. Myślę, że w okręgu tam jeszcze krwi napsujesz chłopakom. W oddziale to wiadomo, tak samo, trochę tam nie oddasz pola. Chociaż opłacę mówili, że nie będzie lekko w tym sezonie. Konkurencję masz mocno, naprawdę to jest bardzo mocne oddziały tutaj w ogóle południe polskie, to są zawzięci hodowcy, walczą do samego końca, tak? I te 500-ki, 700-ki to są super gołębie. Także jeszcze raz gratulujemy ci mistrzostwa. Dziękujemy za odwiedziny, pozdrowienia dla wszystkich okręgu. Hodowców. Jakbym się gdzieś pomylił, to przepraszam. Pozdrawiamy i dobry lot. Pozdrawiamy, dobry lot. Jesteśmy teraz na gołębniku Grzegorza, tam jeszcze minutkę czy dwie dokręcimy. Jak możecie zobaczyć, to są te samice. Grzesiu, ty mówiłeś, że one są cały czas dzień i w noc tutaj na tej wolierze. Karmione są, no i samce tak samo, karmione są tylko w gołębniku, a później... No ale to widzicie, on taki skromny chłopak jest, ale są cały dzień i w noc. Tu mają tylko jakiś daszek i... Ale upierzenie mają bardzo aksamitne, no super wyglądają te gołębie. Co masz tutaj, tę samiczkę? Tak, tam jest. Z Derkamenu właśnie. Z Derkamenu. 784. Tak. W prostocie siła, tak? Że wszystko prosto. Mało roboty, bo tak w gołębniku wtedy czysto jest. Tu jest na wolierach. Zresztą widzicie, ono bardzo wysoko tutaj jest. Tu mamy taki podest. A młode gdzie masz? Zobaczymy jeszcze tylko młode i damy mu spokój, bo jest naprawdę... Skromny chłopak, nie chciał się chwalić, ale w oddziale wszystko wygrał. Ile pucharów wziąłeś? 40 parę pucharów wziął w sekcji w oddziale razem. Także wyniki kapitalne. O, tu mamy młodziaki. I z tego gołębniczka lotowałeś. Tak. Też tu mają wolierę. O, cały dzień mogą sobie tu siedzieć. Super to wygląda, naprawdę. Dobra, uciekamy. Kończymy, Grzesiu się denerwuje. Trzymajcie się ciepło, dobry lot.